Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu realnews.pl. Jesteśmy na gali Punch Down 4. Ze mną Wuwuniu, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się czujesz po zakończeniu prowadzenia dzisiejszej gali? Zadowolony, że to już po. Bardzo mi się podobało, ale jednak to jest taka ulga, nie? Jednak to, wiesz, jakieś tam przygotowania, jest to trochę stresu, dużo się dzieje. Jest to też dla mnie coś nowego tak naprawdę, prowadzenie czegoś takiego, więc czuję ulgę, ale podobało mi się. Jest to fajne wydarzenie na pewno. Słuchaj, zanim jeszcze przejdziemy do Punch Down, chciałam cię zapytać, ostatnio na kanale sportowym dzwonił do ciebie Wojtek Gola razem z Michałem Bogzelem i był jakiś problem z tym, że ty nie mogłeś dostać akredytacji podobno na Fame. Co tam się wydarzyło? Oczywiście, najśmieszniejsze w tej całej rozmowie, to ja tam powiedziałem prawdę, ale ja nie pamiętałem tej rozmowy, bo byłem w górach, nie? I byłem pijany bardzo. I rano się obudziłem i chłopaki mówią do mnie, kurwa, ale żeś tam dojebał z Wojtkiem i z Bogzelem, a ja, ale że co? I odsłuchałem sobie tę rozmowę. No, słuchaj, no, byliśmy na drugiej, na trzeciej, na czwartej, na piątej gali, a potem zaczęły się komplikacje. No, słuchaj, no, nie mi wnikać, no, dlaczego, ale akredytacji nie dostajemy. Dostałem tutaj zapewnienie od włodarzy, że na 11 dostaniemy, więc wracamy, no. Ja też nie jestem człowiekiem, który będzie się o coś prosił. Jeżeli ktoś uważa, że my przechodzimy, sobie robimy jajca i że nie powinniśmy śmieszkować, no to ja w ogóle nie przychodzić, bo jak przechodzimy, to sobie robimy jaja. Jeżeli mówimy, że jest stypa, to znaczy, że jest stypa, nie? A no nie wiem, co nam wyniknęło do końca. Ten pan, który rozdaje akredytację, nie chciał nam jej dać. To już jest sprawa Fejmu, że tak powiem, ale chłopaki powiedzieli, że teraz będziemy mieli. Śmiesznie dosyć wyszło, zabawnie. Ja super tą rozmowę mi się słuchało, bo ja jej nie pamiętałem, bo byłem tak pijany. I to Wojtek do mnie dzwonił, ale miałem rozładowany telefon i do kolegów, moich koleżanka napisała, ty, dzwonią do Wuwunia na kanale sportowym, powiedzcie, że włączył telefon, więc ja podłączyłem telefon do ładowania, dopiero się naładował i oddzwoniłem do nich i naprawdę nie wiedziałem, o czym będziemy rozmawiać i nawet nie wiedziałem, co to jest kanał sportowy, przepraszam, dopiero teraz się dowiedziałem, więc jakby tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś nas nie chce, no to nie, ale chłopaki mówią, że nas chcą, więc wracamy, podobno, od 11. No to już zobaczymy cię, może na 11 zobaczymy. Oby, ja bardzo chętnie, ja swoje MMA zawsze bardzo blisko, jesteśmy w sumie prawie od początku. Na pierwszej gali nie mogą być tylko dlatego, że mieliśmy wtedy zlot patronów, ale Wojtek wtedy też już mnie zapraszał. I właśnie to tak wyglądało, że przez pierwsze 2-3 gale to Wojtek do mnie zapraszał, on załatwiał opaski i tak dalej. Potem to się gdzieś rozbudowało do wielkiego kolosa, którym jest teraz swoje MMA. I chłopaki się tym nie zajmują po prostu, ktoś inny zadecydował, że my nie możemy przechodzić. Ale no nie robimy z tego jakiegoś wielkiego dramatu, ludzie od razu szukają sensacji. No nie było nas trzy gale, ja oglądałem w domu i też było spoko, nie? A dziesiątkę oglądałeś też? Tak, oglądałem, w górach, ale oglądałem. I jakie wrażenia? Zajebista gala, ja uważam, że Fame MMA jest świetnym produktem i mega mi się podobało i uważam, że dziesiąta gala chyba była najlepsza ze wszystkich. Dobra, to wracamy do Punch Down. Dzisiaj powiem szczerze, że przez wywiady i pracę nie byłam w stanie, wiesz, jednocześnie oglądać każdej walki. Bili się na liście, nie? Ogólnie. No ja wiem, że się bili na liście, słuchaj. Natomiast wiem, gdzie przyjechałam. Natomiast chciałam cię zapytać, jakbyś mógł pokrótce opisać po prostu widzom, co się działo, co najbardziej cię zaskoczyło, co najbardziej było dla ciebie takie fajne. Najbardziej zaskoczył mnie werdykt walki Bonus z Żurą, bo uważam, że wygrał to Bonus. Tam był faul, gdzie Bonus trafił Żuroma w ucho, ale my w studiu widzieliśmy powtórkę i to było po tym, kiedy Żurom odkinił głowę, więc sam nakierował tą rękę na ucho. Uważam, że tutaj powinien być VAR i tą walkę wygrałby Bonus, więc to mi się nie podobało. A najbardziej zaskoczyło mnie jeszcze pozytywnie, no to knockout Marasa na Arnoldzie, gdzie Arnold po prostu legł w gruzach i Marek przyszedł tutaj rozmawiać z Luizą, cały się trząsł, bo się bał, że coś mu zrobił, nie? I gadałem z Marasem potem na górze, w ogóle z mega zajebisty chłop, pozdrawiam, arm wrestler, Marek Nering i był po prostu przerażony, bo mówi, słuchaj, nie ma żadnego kontaktu, nie wiadomo, co się z nim dzieje i facet autentycznie był załamany tym, co mu zrobił. Mówi, kurde, ja go chciałem tylko uderzyć, nie? Więc to naprawdę wszyscy zamarli, bo kolos, którym też jest Arnold, legł po prostu jak World Trade Center, bum, nie? Więc to było takie, generalnie rzeczą, która jest naprawdę rozwalająca umysł, jest to, że ci ludzie się nie boją tutaj przychodzić i co gorsza, są tacy, którzy wracają, no Dunaj był trzeci raz, nie? To trzeba mieć, nie wiem, co w głowie. Ja do jakiegoś super fajtu za niezłe pieniądze mógłbym wyjść się, przemazać trzy razy, dostać i nara, nie? Ale startować w całym turnieju? Chłopaki, jesteście szaleni. A z kim bycie ewentualnie, jeżeli już? Z kim, a z kim? No oczywiście, że z Kaniowskim. Z Kaniowskim? Dlaczego? No a z kim?
On taki ładny jest i moglibyśmy się zmierzyć, my tutaj razem prowadzimy, jakby wiesz. No Mateusz, no słuchaj, jak nam dadzą po 100 koła, to nie zawalczymy, no. No to rzucamy tutaj rękawice do Mateusza Kaniowskiego. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że obejrzy. Słuchaj. Jak dacie tytuł Wówunio wyzywa Mateusza Kaniowskiego, to na pewno to obejrzy, no. Dobrze, w takim razie taki damy. Słuchaj, jeszcze ostatnie pytanko, znaczy może nie ostatnie, ale o dziewczyny zapytam, jeżeli chodzi o punchdown. Ja żonę mam. Ja wiem, że masz żonę, ale zapytam cię o to, co najbardziej, który najbardziej chyba ten pojedynek Moniki był chyba najbardziej taki ostry. Jeden pojedynek był bardzo przyjemny wizualnie, a drugi pojedynek był bardzo tak powiem emocjonujący. I to pojedynek Waldka z teraz uciekło mi imię. Z Aleksandrą. Z Aleksandrą, z Olą. No zrobił na mnie wrażenie i Waldek chce pojedynku z mężczyzną w swojej wadze, więc to uważam, że to jest super rzecz do zrobienia. 90, nie wiem ile ona waży, tyle kilogramów ile ona waży, faceta jej dać, to coś będzie niesamowitego. Ja bym z nią w życiu nie chciał nawet się przepychać, nie? Widać, że dziewczyna ma siłę i naprawdę super robota. O, drugi pojedynek dziewczyn, no to mówię, to bardziej wizualnie mogło się podobać, ale dziewczyny biły zdecydowanie lepiej niż Anastazja ze Smeraldą, bo one to tak... A tutaj widać było, że dziewczyny wkładały w to całą siłę. Możesz to demonstrować jeszcze raz, to było piękne. No tak się biły, no. A tutaj naprawdę zarówno Ada, jak i Julia biły naprawdę mocno i no, zrobiło to wrażenie, nie? Więc naprawdę uważam, że to jest w końcu super fight, jakiś taki żeński, który można było oglądać z zaciekawieniem, bo ten pierwszy naprawdę był no taki sobie, no. Jasne, rozumiem. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Już nie zajmuję ci czasu i miłego wieczoru. Wszystkich. Dziękuję bardzo.